Dzień dobry. 21 myślnik. Wesołych Mikołaja. Tak. I szczęśliwego zają. Yy, Mikołaja. Na razie tylko Mikołaja, a kiedyś może będą święta, lub yy, przerwa świąteczna, lub jak to obchodzicie. Ale na razie jest Mikołaj. Tak. Czyli gruby tak. pan z brodą, który y, zabiera dzieciom szczęście, a rozdaje rózgi. Tak, dokładnie. Mhm. To nie ten? Nie. U mnie tak było. Okej. Okay. Pochodzimy z różnych części Polski, to może dlatego. A to, to może być to. To, to nie, nie przyjeżdżał ten pan z Coca-Coli. To nie był Martin Tankiewicz. Nie to... Ale... Ale... Ale newsy. E... Ale newsy. Trochę tych newsów jest. By, tak, jak roz, tak jak przewidywaliśmy, okres świąteczny się zbliża, wydawnictwo przebudziły się z jesiennego snu. I pierwszy news jest tak wesoły jak mój Mikołaj. Oj. No, nie, ciężko go nazwać inaczej, gdyż e, e, tutaj dokładnie się dowiedzieliśmy z Rebela, z ich e, zeszłotygodniowego live'a. E, że umowa Rebel na tłumaczenie i dystrybucję dnd.pl nie będzie kontynuowana i kończy się 31 grudnia przyczyną jest nieprzedłużenie licencji dla Gale Force 9 przez Wizards of the Coast tak I Rebel negocjuje z Wizardami tak. od maja e, zeszłego, tego, roku, tego roku tego roku ale to już jest wiesz długo. jestem jakby głową w styczniu no wiem I... No, przez to wstrzymali pracę nad nowymi podręcznikami. Tak, ale co mieli wydać, co mieli zatwierdzone, to wydadzą. Czyli Avernusa na przykład. Tak. I Genesis. To jest dobry, tak. dobra rzecz. To, tak. to, to będzie Genesis wydane. Już jest promowane. E, jest, jest szeroko okrojona akcja promocyjna. Tak, bardzo dużo fajnych y, twórców tak. bierze udział. Się e, tak, za niedługo będzie premiera Sybir Panka. Na podstawie prozy Michała Gołoskiego. Tak. I. A będzie można zamówić już w grudniu. A Sybirpanku można by wiele jeszcze powiedzieć, ale się ugryzę w język. A ja nie czytałam książki i się nie... A nie, nie mi nie chodzi o prozę, a nie o książkę. Mi chodzi o tą grę. Ja wiem, ale uznałam, że odwrócę uwagę i powiem o książce. Tak, ja natomiast. Y Widziałem ostatnio fajny news, który jest na takiej 100% raczej wesoły. Mhm. Mm Gdyż będą Alisi wydawali dzieciaki na rowerach. Tak. I tak. Faj... podoba mi się, że to jest przetłumaczone dzieciaki na rowerach. Tak, z oryginalnego Kids on Bikes. Tak, to można było przetłumaczyć na wiele rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Nie oszukujmy się, znaczy, to już nie jest. To już nie jest szkoła tłumaczeń y, tytułów lat 80. i 90. -tych. Rowerowe dzieci. Tak. Ale y, 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 proste jest lepsze, więc bardzo fajnie, że to jest. Y... także ławku? Nie mogę tego powiedzieć. No dobrze, e... to powiesz mi potem. Tak, mogę powiedzieć to potem. Dobrze. No, y, więc. Ale się wydaje mi cieki kina... no? tłumaczenie mi przyszło do głowy w stylu Dirty Dancing. Żuław nie. Jest szansa natomiast, że jeżeli dobrze pójdzie dzieciakom na rowerach, to będą dzieciaki na miotłach. A w dzieciakach tak. na miotłach gra się młodymi czarodziejami. A tak. jak się gra bodymi czarodziejami, to nic z was nie broni, żeby wsadzić tam Harry Potter. Albo jeśli ktoś woli Gaimana, to na przykład Księga Magii, która powstała na podstawie komiksu Gaimana. Ostatnio czytałam pierwszy tom i jest It's nice. Swoją drogą sama księga magii, oryginalna komiks Gaimanes. Jest taki Gaimanowski, bardzo fajny, Polecam. Tak. E, w dniu, kiedy to oglądacie, zaczyna się również przed sprzedaż Weizen, czyli e, szwedzkiego. Ustaliśmy, że to jest szwedzki? Szwedzki. Szwedzki RPG. horror, fantazy. Z. Potworami. Tytułowymi Weizen, czyli potworami mitologicznymi, mitycznymi. Szwedzki. I kultury. Tak, tak. No, rzeczy się dzieją w Upsali Ale, i tak dalej. Tak, Black Monkey będą się tym zajmowały. Tak. I jest szansa na to, że może dołożą jakiś taki polski sznyt. Może. Może, więc zapowiada się sympatycznie. Jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi w Wejzen, to zapraszamy do Dreda. Dredu u siebie na kanale Nerpegówku na ma sesję Weizen, w które grają w moją kampanię. Więc jeśli jesteście ciekawi, to bardzo polecam, żeby tam się udać. Dokładnie to tak. tworzy. Dokładnie tak. I... No... Może, może być ciekawie. Moim zdaniem y... z Weizen. No, jakby... Powiem tak, ja widziałam angielski podręcznik i grałam dwie sesje. Ja widziałem podręcznik, y... wyglądał ładnie, a... Dodatkowo jeszcze jest o tyle dobrze, że on ma wyjść w pierwszym kwartale. Tak, on wyjdzie w pierwszym kwartale 2022, więc spoko. No, sam podaręcznik, jak, jak mówimy, jest bardzo ładny. System jest prosty, bo to jest system szóstkowy, taki jak. Year-Zero. Opnym... Tak, tak. year Zero Engine, czyli Tailsy Tajemnica Podwodzi, Mutant i obcy. Ja bardzo lubię tą mechanikę, jest bardzo fajna Nie wiem, czy tajemnicę powodzi, to jest Year Zero. Mm, czekaj. Nie, Nie, jest na Year Zero. Mówiłam. Tak. Dobre. Wracamy do momentu, jak Aina sprawdzała i ja sprawdzałem i Talesy te też są na Year Zero. Więc, jeżeli potrzebujecie prostej mechaniki, która e, nie wymaga wiele, a może Wam niewiele dać, e, pechów, to możecie to zaakceptować i wziąć. Czy to jest prosta mechanika? Moim zdaniem, to jest y, dobra mechanika na rozpoczęcie przygody z arpeczkami? Hmm, to jest ciężki temat. No jest ciężki temat, bo potem pomyślę sobie na przykład o takim Warhammerze albo Zewie, gdzie rzucasz kasto i po prostu albo ci masz wyrzucić mniej. No A właśnie. no z drugiej strony masz na przykład Dedeki, które też nie mają skomplikowanej mechaniki no chyba. No nie jest to skomplikowane. Trzeba nie. by było po prostu posadzić takiego nowego gracza, który jeszcze nie grał, dać mu różne mechaniki i powiedzieć, która ci się podoba. No powiedz, która ci się podoba. Która według ciebie jest łatwiejsza? Która ci się Przez... podoba? Jezus Maria, przestań być taki agresywny w ten piątek. Boże, już weekend, odpoczniesz. A mój sąsiad nie odpoczywa, mój sąsiad tylko młotkiem. Mój wierci, więc I feel you, ziom. Pójdę zaraz I go zapytać, you. która mu się mechanika najbardziej podoba. <grym> Ale nie miej tego młotka w ręce, proszę. Nie no, to on ma e... młotek, ja wezmę złał Z kolejnych newsów. 11 grudnia, czyli w tę sobotę, będzie, moi drodzy, RPG, free RPG day. E więc e będzie za darmo. Za darmo rzeczy. Wy patrujcie, co będą pisać w fanpage bo na pewno będą może w jakiś, może wasz okoliczny sklep ryb również będziemy jakąś akcję. Też będziemy pisać na fanpage'u na myśli, co jest tak. za darmo. Tak. A, a, a właśnie, jeżeli chodzi o za darmo, e, to za darmo Black Monkey teraz rzucili, rozdają e, e, scenariusze do zewu. Oh, lodowaty... Lodowaty w ja już... typu duszy? Ja już sprawdzę, bo ja kojarzę, że jest coś za darmo. Eee, ale zgubiłem gdzie tą informację mam zapisaną. Bo nie można mieć zapisane w jednym. Nie, przed sprzedaż rusza. Samotnie przeciwko Mrozowi. Od dzisiaj. To jest kontynuacja. To nie jest za darmo. A nie, to jest yy, druga paragrafówka, znaczy... Nazwijmy to paragrafówką. To jest RPG bez mistrza gry? Tak. Albo bez graczy. Tak. W sensie Samotnie ja przeciwko mistr... ciemności. Tak jak samotnie przeciwko ciemności, które dostałam. Jak jeszcze były konwenty od mojego męża, i do tej pory go nie ruszyłam. Ja też. Ale przejrzałam. Przejrzałam. Ja też. Tak, jakby zbieram się, że będziemy sobie razem z mężem siadać i jakby razem grać w to. Ja zagram bóg, jak graczy w widzę. Głównie dlatego, że on jest lepszy w liczenie i pilnowanie rzeczy niż ja. Ja czekam, ażby gracze po prostu z widzą i wtedy w to będę grał. I powiedzą, że nie chcą z tobą już więcej grać? Tak, to ja powiem, że ja z wami też nigdy nie chciałbym. Ja, ja nie podświetlębę, aby sam sobie grał w rp Tak, Mam do tego mm. aż trzy. A, bo ty masz jeszcze ten o kotach. I mam jeszcze jeden taki, że można samemu grać. I jeszcze mam e, książeczkę, która opisuje, jak przerobić mechanikę dla wielu graczy na jednego. Ale jednego w sensie one on one, tak, tak jak nie, są... nie Nie, one on zero. One, 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 on, one MG, one in, in the tak. same person as gracz. OK. Cool. Musisz ze mną się podzielić tą książeczką. W sensie co to za tytuł, bo jestem ciekawa. Nie. To nie to. Ale znajdę, bo robię porządki, więc jest zgubiłem. Okej. Okay. I przynajmniej z mojej strony, ostatni newsik, to zapowiedziano konline przyszłoroczny. Tak, w marcu. Czyli w marcu. 4-6 marca. Więc sympatycznie. I jak sama nazwa wskazuje, najprawdopodobniej znowu będzie online. Nie. Nie? On jest zapowiedziany, że będzie online. To nie najprawdopodobniej. A, A ok. On na 100% tak. będzie online. Bo to jest konline. A, that's the point. Tak. A. Jest koń, line. Czyli koń na line. linii. Albo liniowy koń. I Rody. jak się zgłasza tam wtedy rp-szki do grania, to mistrz gry może zgłosić tylko w liniowe. Nie można dawać graczom wolności. Za dużej. trzeba im pokazać, tu macie linię, jak ją przekroczycie, to już więcej nie gracie. Wracając, będą prelekcje, sesje, spotkania z autorami. Będzie fajnie. Zeszłoroczny online był bardzo sympatyczny. Ja. ja go bardzo mi wspominam. Ja się wybieram na online w tym roku. Ja chyba też. Chyba, że mi coś wypadnie bardzo, ale to wątpię, może dysk. Z komputera. Nawet tak nie mów. <noise> dysk z Spoko, z komputera? Nie. To by znaczy, że coś się stało całemu komputerowi. Biedny komputerku. No. Musiał być do lekarza. Jeszcze Grammel zapowiedział. Eee, I będzie więcej info wkrótce. Eee, że będzie wychodziło Stile Nacht. Eee, Supernatural Murder Mystery. Czyli horror Petry Folkhausen. I możliwe, że będzie PDF w grudniu albo w styczniu. O! Jest to yy, ogólnie to. Jest taki horror, że to jest Wigilia 24 grudnia 1720 roku i zebranych wieśniaków, nawet za ten sam duch, i gdzieś tam medium, i to jest taki jednoczesna gra fabularna dla dwóch do czterech graczy. Okej. Okay. No Jakby to by było bardzo super, moim zdaniem. Gdyby gramel to udało im się zaplanować wcześniej i to wyszło na przykład w tym roku na początku grudnia. Na kodnia. święta. Tak. <laughs> tak. Tutaj trochę tak wydaje mi się, że jeżeli to wyjdzie w styczniu, to przejdzie całkowicie bez echa, bo. Jap. Yep. To nie jest point, żeby słuchać Last Christmas w połowie w stycznia. Tak, to prawda. Ja już bym wolał, to znaczy, nie wiem, ja, ja bym się wolał wstrzymać do przyszłego roku, bo jeżeli to jest taki RP to jego data ważności nie przeminie, a jednak w pewnym okresie jest bardziej chodliwy. Tak, czapki Mikołaja są chodliwe bardziej w grudniu, to prawda. I w końcówce listopada, a nie w maju... No to prawda, to się trzeba, to się muszę zgłosić, Zgo zgłosić, Boże, zgłosić, możesz też się zgłosić e na online, Online. Tak. Ale natomiast koniec żartów, gdyż przejdziemy do spraw poważnych, czyli do mebów. O tak, teraz daj mi, daj mi poważne rzeczy Żuław. E Zaczniemy od, od filmiku. Bo, moim zdaniem, filmik Piątyka, y, memowy no. to jest naprawdę dobry. Y. No, dwójmistrzów gry ta złote zasady prowadzenia w podróżniku. Mm, mm bardzo lubię, lupi, Word, bardzo jeep, lubię pijepi, pijepi, te postacie. One są z Są Zamkowej r. chyba, tak, nie? Tak, wydaje mi się, że tak. Jeżeli ja dobrze kojarzę, tak, albo z Elmo. Są Marsjanie! Tak! Marsjanie. Nie no, ale... oni na Bank są z ulicy. Jeśli oni są od Almo, to są z ulicy Sezamkowej, e, bo almo jest z ulicy zamkowej. Bardzo mi się podoba, że Adam poprawił mema po tym, jak. E, 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 też Adam wysłał mema sam sobie. Kiedy stworzyłeś Piątkę. filmowego Piątkę. mema, ale nie Piątkę. zakryłeś oryginalnego podpisu przez połowę filmu. <laughs> Oj, no, jakby. Ale on sam sobie zwrócił uwagę, więc ja bardzo szanuję za to. Tro. Tro. Brawa Adam. Brawo. I przechodzimy do kolejnego mema od Adama e, I to jest tak. świeżutki z wczoraj. To znaczy z wczoraj. Dla was to jest dawno temu już. To jest czwartku. Czy o możemy zagrać sesję? Tak. Nie, e, tak, tak, tak. MG, to co? Może, możemy zacząć sesję, zacząć grać? Gracze, tak. Misz gry, rozpoczynające narrację. Macie przejebane. To, znaczy... to jest styl mistrzowania gry, dla mnie osobiście, Aine eee, lat 16, 17. Ja zrobię im taką grę, taką grę im zrobię, taką grę, takim w kopę w ciry, tak, ja takie w ciry im dam, że popamiętają. To ja to inaczej odebrałem. Tak? Znaczy ja sobie to interpretowałem, bo pomyślałem, Kurde, tak zacząć od razu, że gracze są w full akcji i pościgu jakimś, albo w walce po prostu i jeszcze dostają w ciry, i od tego zacząć sesję i później i lekko jakby je odstanować, a później jeszcze tylko żeby ta akcja wzrastała. Znaczy da się zrobić tak, żeby akcja cały czas wzrastała, ale wtedy mają naprawdę przerwę. Ale musi być playoff, tak jak mówił e, Hitchcock. Nie można ciągle podtrzymywać napięcia. W końcu musi, jakby ta strzelba, która jest, pojawiła się w pewnym momencie w scenie, musi, wy, musi wystrzelić. No tak, to, ale to możesz po to prostu zwiększać napięcie przez zwiększenie tak, akcji. No. tak, to prawda, to prawda. Ale a propos właśnie rozpoczęcia sesji w ten sposób, przypomina mi się początek grania kampanii stolikowej, którą gramy y, i którą musimy w końcu zakończyć, y, gdzie mistrz gry na Dzień Dobry nam nam wprowadzenie, Proszę Bym powiedział: powiedział, rzućcie na kondycję. Cthulhu. W zależności od, od, od jak nam wypadło, to takie mieliśmy, jakby, turbulencje po y, wypadku autobusowym, w którym wzięliśmy udział. Spoko. Padało, było mokro, ciemno, y, jakby rzeczy się działy i tylko my we czwórkę przeżyliśmy. Ciekawy ten Nordhamer z autobusami. Piątka, piątka nas było. Ale tak, to było, pamiętam, takie wszyscy siedzimy ziemi, tak. nie, no, jak co? My zaczęliśmy. Kiedyś w karczmie, ale karczma płonęła. I byliśmy w jej podziemiach. Czy to była w tak tym dość. memie? This is fine? Tak, tak. Znaczy, nie, mieliśmy takie, że. Nie, no uciekawe. Okej. Okay. Spoczka. Następny memik. Tak. Ja yeah, im simp. Super intelligent. Midzy, please let me die. Natomiast e, mamy kontro do tego mema na, w komentarzach superinteligentny mistrz podziemi bardzo mi się podoba to rozwinięcie od Enetiona, bo jest takie właśnie jest po polsku jest i szanujemy. jest takie e, smów. i do tego jeszcze teraz ten... jak ktoś nazwie was simpem to powiedz dziękuję za e, jakby acknowledgement, że jestem super inteligentnym mistrzem podziemi skąd wiedziałeś, że prowadzę dedeki deki. Boże, jak <słuch> O, wow. Ja tu zamarzam! Ludzie! Ratuj! A tak naprawdę chciałem się doczepić po prostu mema, że. E, po angielsku nikt by nie zapisał MG. Jako Master Gamer? Master Game? C czemu? Co jest ajne, Gdzie jest ajne? Halo. 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 Kameka! O! Już jestem! Bo przystawiłam kubek za blisko kabla I dotknął kabla A. Wszystko zrobiło No to, to ja jeszcze dokończę, że Chciałem się doczepić Mimo, że nikt by po angielsku nie zapisał mygy jako... Nikt nie zapisałby mygy Tak, dba, bo, nie, bo nie ma to sensu Bo game master ma sens Tak, ale master, master game, game? Nie. nie, master gamer Tym bardziej Master gamer Pissy mu race! Więc jakby ja doceniam bardzo memo, ale jednocześnie go opluwam. <noise> Jezus! Kontynuujmy. Gracz po udanej fincie. Nabrałeś się, głupcze! No. To jest, to jest, pra to jest warhammerowy, prawda, żart? Nie. Nie? Okay. Nie, to jest żart z tego, że. Jakby możesz w niektórych systemach w walce zrobić fintę. Okej. Okay. I finta jest tym ruchem, że ani nie atakujesz, tylko jakby zmylasz przeciwnika. A, okej. Okay. No, to, to, to jak ja dobrze rozumiem fintę. E, mogę to źle rozumieć, bo... Jeśli a... ktoś rozumie fintę lepiej, to Ja się nie bardzo znam na siermierki. Natomiast Finta w szermierce jest to ruch pozorny. E, czyli to jest taki, właśnie, że niby atakujesz, a zmylasz. Fink, manewr, po, podstęp. Tak. No to jest tak, że chcesz kogoś dźignąć, ale tak udajesz, że dźignąć, a tu cyk go młotkiem. Tak, są po rzepce! Tak. Idę dalej. Tak. Misz gry. I obszarówka. Trzy punkty obrażeń, wszyscy. Fanatyk Chill. Uczeń czarodzieje. Kurwa, no. Niziołek. Ubieraj. Trzy południe. Ale to Niziołce, jest bardzo ładny to, to art. mają tak niskie, tak niskie hapeki? Hmm. Jakby maksymalnie w Warhammerze na start mogą mieć chyba bodajże 11. Nie tak ale minimalnie 8. Nie no to takie trochę koksy. 11 mają tylko jeżeli wyrzucą na k10 dziesiątkę. No tak. A człowiek w tym czasie ma chyba minimalnie 10. Okej. Okay. Jedno ja mają minimalnie ale, ale są mniejsze tak, i puchate. Tak i zazwyczaj jeszcze mają też wytrzymałości mniej, bo mają, Człowiek ma 20 plus 2k10 2 wytrzymałości, mm -hmm. w dwójce przynajmniej. Mm -hmm. e, a czyli kondycji, mm -hmm. odporności. Już mi się mylą systemy. Odporności ma e, 2k10 no. plus 20, niziołek ma 2k10 plus 10, więc dla jakby człowieka tak średnia to jest 30-31, mhm. dla niziołka to jest 20-21, ale okay. jak wyrzucisz poniżej 20, to masz 1 wytrzymałości, czyli jakby przeciwnik musi przebić 1, żeby zadać ci obrażenia. Okay. Nie A nie u to człowieka trudne. to jest takie 3. Okay. I dodatkowo Dobra. siły też mają mniej, bo też mają plus 10, a nie plus 20. Okej. Okay. No. Więc zadają mało Ale... obrażeń i zbierają dużo obrażeń. Okej. Okay. Kolejny mamonidku. Tak. Nidziełek po otrzymaniu czterech punktów obrażeń. I can, I can do this jeszcze trzy razy. Tak, i w komentarzach rozgorzała tam dyskusja, że max to półtorej. Ja bardzo lubię, kiedy ktoś właśnie rzuci mema, a potem się pojawia dyskusja, ale czy na pewno mechanicznie jest to możliwe? To znaczy, e, Paweł nam wytłumaczył, że jeżeli by to był niziołek z, e, z maksymalnym zdrowiem, to da mhm. radę. A mówimy, okay. no tak, ale weźmy średniego niziołka, to on po drugim ciosie będzie już praktycznie miał obrażenia krytyczne. Okej, okay. I feel you. Dobra, no. Kumam. No, kumam. Niziołki są bardzo takie... Gąbki na demecz, a czy w sumie nie. W sumie nie. To takie nie. szkło na demycz trochę jest. Tak, 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 tak. Bym powiedział, że to już jest potłuczone szkło na demecz I ostatnie, kiedy do teamu niziołków żaka, skryby i złodzieja dołącza człowiek szczurowab 32 walki wręcz. I go wydałszą. Ale bardzo nie ładne te arty są. Tak, arty są bardzo ładne, muszę przyznać. Ale tak w niebo wzięcie przez y, aniołki, czy tam zesłanie niziołki. z niebios, nieziożenieziogi, jest. To, jest, to, jest, to jest nice, to jest faktycznie nice. No bardzo, bardzo dobre. Ja kiedyś grałam postacią, która była gąbką na obrażenia. Raz mi się w życiu zdarzyło, tak. It was something nice. No. Powiem tak, że, że człowiek w ekipie niziołków jest, kurczę, op. Jest op? Jest op. No, jakby... no tak, bo, mistrz... no bo no tak, no. Ma, ma to sens, bo mistrz gry musi skalować do wszystkich graczy przeciwników. I jeśli masz większość niziołków, którzy są słabsi fizycznie, w sensie nieodparni, no to dasz słabszych przeciwników, dla których ten człowiek jest op wtedy. Hmm, Sprytne. i dodatkowo tutaj jeszcze są same klasy niziołków wymienione które jest żak, e, skryba, złodziej to no są... to nie są walczące postaci mm. Nie są. a tym bardziej nie, nie są nie walczące s... dystansowo, w czym niziołki są lepsze od ludzi tak, faktycznie tak ale jak mm. ktoś do nich podejdzie to już umierają o nie, bo trzeba dojść za blisko do mnie, Huchnęłeś na mnie eee tak jak te memy z y, Dedekowych czarodziejów, mhm. ale to ze starszych edycji, bo w piątej edycji da się to zrobić dobrze. I na przykład nasz czarodziej y, w stradzie, czyli Baldur ma więcej hapeków niż mój Bard, On, ma, on jest chyba najbardziej, ma najwięcej chyba hapeków w swojej drużyny. O. No, więc on jest autentyczny. No, on przyjął trzy, ostatnio trzy firebole na mordę i nie zmusił No, zabolało. Znaczy, on jest jako. jako, jako, jako diabelstwo przyjmuje połowę obraźni od ognia. No ale nadal, jakbym ja dostała 3, i tak Firebowl po 19 punktów, ale to bym się położyła. Ale ma futerko? To wiadomo, no, że ja, gorzej. No i ja obrwała ostatnio o tym. E... Błyskawicą. No, mam kolejne prążki na moich prążkach. W Arhameru niziołki mają odporność na chaos. Więc to no, nie mogą na przykład zabrać są zbyt cute, żeby chaos je chciał. Tak, ale z drugiej strony nie mają odporności na przykład na kamień. Albo na to, że jak na przykład jakiś demon chaosu by im przyłożył po prostu z co, co jest bardziej prawdopodobne w Warhammerze? Że dostaniesz z kamienia z procy, czy że chaos będzie chciał cię skorumpować? Oba. Tak. Chciałam być tak na chłopski rozum. Oba. Chaos no będzie cię okay. chciał skorumpować, a jak odmówisz, to dostaniesz kamienie w ryj. I yy. A teraz. Teraz już chcę być. Tak, tak. Przyjmę slanesza do serduszka. A propos. <noise> Dokładnie tak. Czas na przejście do tematu dzisiejszego. A dzisiejszym tematem. A propos slanesza? Tematem... Przepraszam. Kontynuuj. Chciałem to powiedzieć dwa zdania temu i rzeczywiście teraz to już przestało mieć sens. Ale kontynuuj. Temat dzisiejszego dnia. Temat dzisiejszego dnia. Jako, że dzisiaj są Mikołajki, to mamy yy, specjalnych gości, więc zapraszamy na dalszą część. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tak. Ja jestem myślnikowajem. ja jestem jego radosnym pomagierem. Pomocnikiem, nie pomagierem. Sidekickiem. Tak, jak... Batman i Superman. Dokładnie tak. Jako, że. Tak. Dostaliśmy od Was maile. I poprosiliśmy Was o jakieś rpgowe maile, marzenia, marzenia listy. Życzenia do, listy do listy Co byście Mikołaj. chcieli dostać. To dostaliśmy kilka z nich. Mamy pierwszy, odczytam. Odczytaj, yy, myśl Mikołaju. Drogi Mikołaju. chciałbym w tym roku dostać to, by moja postać w kampanii Warhammera została skrytobójcą znanym na całe imperium, imperium, przepraszam. I żebym miał na to wpływ oraz by mistrz gry obdarował każdego z graczy magicznym przedmiotem. Nie musi być to broń czy coś ob. Ważne by pasowało do postaci, trzymało klimat. Pozdrawiam Groszek, lat 28. Groszek wysłał nam laurkę. Tak. Jest kość K10, jest Mikołaj i jest on. Jest Groszek. Tak, Bardzo to ten chłopiec ten... w niebieskich włosach. Tak. Drogi Mikaju, czy uda ci, myślisz, że uda ci się spełnić życzenia Groszka? znaczy ładnie poprosił nie tylko dla siebie, ale dla kolegów z drużyny też, dla koleżanki. Tak. Dla siebie bardzo nie ładnie. poprosił go dużo. Tak. A poprosił a dla przyjaciół. Poprosił bardzo ładnie. O, tak. Ale ja nie wiem, czy Groszek był grzeczny w tym roku. No musisz zapytać jego mistrza gry. Trzeba sprawdzić listę grzecznych i niegrzecznych graczy. Tak. I mistrzów w gry. Tak. Ja tu sprawdzę na liście. Czy sprawdzasz? Excela? oczywiście, gdyż Mikołaj teraz ma wszystko w chmurze. Gdyż I ma wszędzie dostęp, tak. Muszę wszędzie sprawdzić listem. I oszczędność papieru, bo nie, 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 nie trzeba drukować. Bo myśli Mikołaj jest ekologiczny. Bardzo. I dlatego sanie dalej ciągną renifery. Tak, renifery są żywione biowarzywkami. Tak. Ze zrównoważonych upraw. A tak naprawdę sanie są zasilane biomasą, które renifery produkują. Tak. Ale tutaj widzę, że groszek był grzeszty w tym roku. A te drogie groszku. Na pewno spotka Cię miła przygoda, jeżeli będziesz uprzejmym i miłym graczem. I na pewno Twój mistrz gry będzie wiedział, żeby Cię nagrodzić, szczególnie w ten radosny i wesoły zimowy czas. I oby tak dalej. Trzymaj się ciepło. I zjadł sobie mandarynki, bo idą święta. Tak, dokładnie. Czyli teraz jest pora, myśli Nikołaju, na drugi list? Tak, teraz jest to poz... pora. To pozwolisz, że ja przeczytam. Wspaniale. W drogi święty myśli Nikołaju. W tym roku byłem grzesznym mistrzem gry. Z rzadka tylko załamywałem się wymysłami moich graczy. Graczem też byłem grzesznym i starałem się nie utrudniać swojemu mistrzowi gry prowadzenia sesji. Pot nie potrzebuję materialnych prezentów, ale bardzo chciałbym dostać czas, żeby yy, mieć, kiedy układać scenariusze i spotykać się na sesję. Inspiracje, żeby zawsze mieć pomysły na sesję i móc swobodnie improwizować. Precyzję w pracach manualnych, żeby robić dobre handouty, ale przede wszystkim chciałbym, żeby moi gracze się nie zmienili, bo są super. Pozdrawiam Enetion. Zobacz, jaki ładny list mi się Nikolaju. Znowu yy, yy, Enetion yy, bardzo docenił swoich graczy, że są super. Żeby bardzo się nie to miłe. To Prawda? Tak trzeba było im to przekazać. Albo też powiedzieć graczom, że są dla niego szczególni. Bo oni tego nie wiedzą może. No, mogą nie wiedzieć. Komunikacja jest bardzo ważna. Ale nie tak słyszałam. Tam odnośnie czasu na wymyślanie sesji. Ja na przykład, ten cały rok to nie tak, że tylko prezenty są rozdawane w jedną noc, ale trzeba je wyprodukować i zrobić, i pomóc Elfom, i renifery nakarmić, i sanie oporządzić i mhm. trzeba. Sanie bejcą pomalować też, żeby nam rozluźnić Tak. Mm. I w tym błozy, czasie jak... wysmarować. Tak, tak. I w tym czasie właśnie ja wymyślam pomysły na sesję. I na pewno... W czasie tak zwanym. Tak. Drogi Edetionie na pewno znajdziesz w ciągu dnia momenty, że będziesz mógł pomyśleć nieobciążony innymi dźwiękami i... Tak. A czy możemy coś doradzić jeszcze. No jeśli chodzi o inspirację, to ja mogę polecić tylko, nie wiem, słuchanie sesji, rozmowy z innymi mistrzami gry, yy, książki, seriale. To jest a bardzo to... dobry pomysł. Gdyż mówią, że im więcej się wie, tym się lepiej śpi. Jesteś pewny myśl, że ludzie tak mówią. Nie. Okej, okay. tak chciałam tylko potwierdzić. Nie jestem pewny, ale za to jestem pewny tego, że jak się dużo wie, to zawsze się coś wymyśli. To prawda. <laughs> to się muszę zgodzić. I ja tak jeszcze odnoszę swobodnego improwizowania: to nieważne, co się wie, ważne, jak się to sprzeda i czy gracze ufają mistrzowi gry. Tak. Zaufanie to podstawa. Tak. To prawda. I jeszcze mamy odnośnie precyzji w pracach manualnych. Tak. Usłyszałem ostatnio bardzo mądre słowa, że jak człowiek chce się nauczyć rysować, powinien ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Też tak słyszałam. I z handoutami jest tak samo. Tak. 15 razy ten handout nie wyjdzie, ale 17 raz wyjdzie. Dokładnie tak. siedemnasty, bo za 16 razem się spali. Każdy handout jest na wagę złota. Złota, dokładnie. Gracze i tak doceniam. A Amerykanie nie od razu na księżycu wylądowali. Elon Żywnie Musk też nie został... od razu wypuścił. Wystrzelił rakietę Tesla w Kosmos, więc. Dokładnie. Potrzeba cierpliwości. I wytrwałości. I tego ci, Anetjonie, życzymy. Tak. Bo graczy już masz wspaniałych, jak to napisałeś. Z czego chcieć więcej? E, możemy chcieć przeczytać kolejny mail. Tak. I tutaj widać, że tu mały chłopiec pisał, bo jeszcze literki mu się melą. Mhm. E, drogi Żwiędyż Ławu, życzę sobie czasu na gierdzowanie, zezji na obiad, kolację i śniadanie, Zbądkania z wszem znajomymi i też poderków z logami mymi. A tak poważnie to nie mam wielu życzeń, może poza Genesis, chyba taki Erpek. Chyba tak. Ta mechanika jest mega spoko i czekam, jak wyjdzie. Całą resztę mam. Kostka, uśmiech. Może poza czasem i siłami do grania. Pozdro od sila. Drogi silu, zatem, jak czasu ci brakuje i sił, to może nie brakuje ci czasu, tylko samych sił. Bo Odpoczynek tak jest ważny gdyż granie jest przyjemne. Ale czasem trzeba mieć czas, żeby odpocząć. Nie grać. Coś innego porobić. Przespać się. O. Na przykład to sił będzie więcej. I może zamiast sesji na śniadanie, obiad i kolację, to jednak jedzonko, żeby mieć tę siłę. Dokładnie tak. I zacząć od śniadania. Osiadanie to jest pierwszy posiłek i najważniejszy. Bardzo ważny. A szczególnie zimą, bo wtedy jak jest brzuszek pusty, to jak kocioł na węgiel. Jak węgla się nie dosypie, to wtedy nie grzeje i zimno w domu. Otóż to. Otóż to. A no. bardzo nas cieszy, że inne już rzeczy masz i że też nic materialnego nie chcesz. Wszyscy tylko ten czas. Ale jak brakuje czasu, to zawsze wiecie, tam zawsze można pomyśleć, jakie rzeczy można odstawić, a jakie pozostawić, żeby był balans. Tak. Dokładnie tak. I życzymy czy, czy... wszystkiego dobrego oczywiście. Tak. Dla Sila. Tak. tak. Czy kolejny mieścił Nikołaju? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Drogi święty myśli Nikołaju, piszę do ciebie ten list, gdyż zbliża się czas, na który czekają wszystkie dzieci. W tym roku byłem grzeczny, co potwierdzają rozegrane przeze mnie sesyjki. E, Sesyjski, sesyjki. <grym> Może nie było ich bardzo dużo, ale starają się jak mogłem. Zrobiłem y, również kilka memów, aby na twarzach bliźnich pojawiał się uśmiech. W tym roku proszę o nowe kostunie i takie drewniane pudełko, w których będę je trzymał. Chciałbym również, aby moje postacie dostały możliwość rozwijania się, co nie będzie możliwe bez regularnego grania. Życzę wszystkim myślicielom, aby ich próby w tym, prośby w tym roku się spełniły. Dużo punktów szczęścia, darmowych przyrzutów, pełnej sakwy i ciągłego pełnego atrybutu perzat. Abyście, abyście nie dostawali jak najmniej punktów obłędu i spełnienia marzeń, chyba że marzycie o chędrożeni i upaleniu wiosek, to wtedy nie. Mistrzą gry, za to, samych wspaniałych graczy i aby was nie trigerowali oraz aby nie podważali waszych home-rule. Pozdrawiam, życzę i prosię o prezent Daniel z Krakowa. Drogi Danielu z Krakowa. Myślnikowa odpowie teraz na, na twoje prośby. I wszystko na mojej głowie. No I tu masz brodę. Na... No tak, no tak. Ja mam tylko robię. I mam czapkę. Mm. To dlatego wszystko na mojej głowie. Bo tutaj tak. to i nie jeden prezent by się w czapce zmieścił. Otóż to. O, ale bardzo dobrze, że byłeś grzeczny Danielu. Bardzo ważne. Z Krakowa to daleko. Ale My... bardzo dobrze. Gdy smok trochę zejdzie, to pewnie Mikołaj też i do Was zawita. Jak będzie widział Kraków z nieba, to tam zleci i przywiezie jakieś po po podarki. Daniel o kostunie i pudełko na kostunie prosił. Tak, to na pewno się znajdzie. E, to proste prezenty, takie nieskomplikowane. To nie jest tak i to nie na przykład, nie tak na przekór bliźniemu, że wierktarkę udarową albo jesienną gawędę. <grymne> Ale to miał być prezent Mikołaju, to nie dajmy ludziom jesiennej gawędy w prezencie zamiast ruski. Jak sprzedadzą, to sobie kupią lepszy. <grymne> tak. Natomiast. Ale ponownie Daniel prosi o życie nie tylko dla siebie, ale też dla Dla, dla wszystkich. Tak. Dla wszystkich. Żeby więcej pedeczków mieli, i żeby mieli dużo punktów szczęścia, i żeby zawsze punkty życia były na maksa. Ba bardzo ładne. Bardzo, bardzo, ładne bardzo ci mili ludzie piszą w tym roku. Bardzo sympatycznie i tak widać, że myślą o innych. I memy też podobnież Daniel zrobił dla, tak. dla wspólnego dobra. Tak, więc jakby myśli musisz to odnotować koniecznie u siebie w kajeciku. Tak, to mam Przepraszam w Wekselu. Mam zaznaczone jako plus. Natomiast tutaj odnośnie samego rozwoju postaci i grania regularnego życzymy, żeby to się spełniło. Jak najprędzej, gdyż wiadomo, że RPGowiec grający, to RPGowiec. Szczęśliwy. A do szczęścia nie potrzeba nic materialnego, żadnych handoutów, czy kostek, czy podręczników, gdyż sama sesja i spotkanie z ludźmi to jest prawdziwy dar. Tak. Dokładnie tak. Wskaza się myśli, kołaju. Mądrego to i dobrze posłuchać. Dokładnie tak. I no oczywiście, też wszystkim myślicielom przy okazji też my życzyć będziemy, ale najpierw jeszcze mamy jeden zagubiony mail. Jeden gdzieś tam ukryty, gdzieś się schował tam pomiędzy y, na tym twarz książce na grupie. Ale to widocznie tak. dobra grupa, jak tacy ludzie mieli. I prowadzący tacy nie zagłupi. No tacy, 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 nawet, nawet. Sympatyczni. Tak dobrze im z oczu patrzę Tak, tak. I parytety mają. I koty pokazują. Czasem. Tak. I nawet ja ostatnio Mikołajowa mi pokazywała, że jest fanpage i można tam zobaczyć jak informują ludzi dalej o dobre tak. nowiny niosą to prawda czyli też im się pewnie prezent należy ale najpierw najpierw ten zagubiony list tak, myśli Krzysiu napisał moim marzeniem jest żeby spaw zrobił swoją customową apkę na wzór DND Beyond do przechowywania kart, rzucania kostkami etc i Rafałek też napisał, plus jeden byczku. Zapewne to oznacza, że się z nim zgadza. Yy, o, tak, tak, tak słyszałem, się że Nikołaj. młodzież teraz tak, takimi. Tak mówią. Tak, tak mówią. Tak, tak. Dokładnie tak myśli, Nikołaju. No. no, ale widać, że, że, te, że to, ten list też oddaje. Nie mrozi, więc jest przyjemnie. Ale, ale to też Krzysiu nie tylko dla siebie patrzy, Dla całej społeczności, też, tak. Dla całej społeczności, która gra w gry Świata roku, które teraz jakby ponownie wracają do łask powoli. No i, i faktycznie by się to przydało graczom, uważam. Ja to nawet Fakuje słyszałem, że, że to bardzo powszechny taki się robi rypek. I że tam tam różne są książki do niego i różne szerokie spektra. Więc A... chyba, chyba to rzeczywiście by się przydało. No ale no tego zagwarantować nie możemy, bo możemy życzyć sobie jedynie i wam, żeby rzeczywiście takie coś powstało. Bo będzie chyba łatwiej. By I chyba to wszystko z naszych informacji. Tak. Maili i listów, które do nas wysłaliście. Jeżeli wysłaliście jeszcze jakiś na biegun, to będziemy czekać, aż dojdzie. Może to będzie w przyszłym roku. Ale tak. Dobrze, że wysłaliście i e, czy ty masz, drogi Reliferku, jakieś może jeszcze zagadnienia naszych e, drogich dzieciaczków? Nie mam, Mikołaju. Nie mam. Jakby wszystko, wszystko, co było w skrzynce, to przyniosłam. Wspaniale. To teraz możemy zaprzągnąć Elfy do dalszej pracy. Ale elfy pracują. Na zmiany. Tak. I za godną płacę. Zaraz się trzecia, się, zaraz się trzecia zaczyna. To tam będziesz musiał pójść po pogadać w sensie przemówić. Z brygadzistą. Tak. Tak. A słyszę, że, że dzisiaj tak, dzisiaj Józek powinien być. Dzisiaj Józek. To powiem Ernest jutro rano. A RDS to wie, co ma robić. Jutro to trzeba sprzątać. No trzeba sprzątać. I przygotować się na kolejne święta. Hmm. Tak. A podobnież to w święta to nawet jakiś gwiazdor ma przyjść, albo. Jezusek, czy tam. A to się gwiazdka. musisz na spotkanie umówić, ale już wbiłam w kalendarz. O. To tam zobaczyć ci pasuje. I tak, i zajączka będzie trzeba budzić za dwa miesiące czy trzy. Tak. Dobrze, Ale że jajka nie... znosi to. Ale na razie śpi. To niech śpi. Tak, tak. E, a my natomiast wam życzymy z, z tej okazji mojej, mojego święta. To jestem. Myśli Kołaj. E, To ja życzę wam. Żebyście mieli udane. Prezenty i żebyście też sprawili prezenty, jak jesteście mistrzami gry, możecie dać graczom coś miłego, przygotować się do sesji. Pedeczki. O, pedeczki, przedmioty, może jakiś taki rzeczywiście. Tak jak, jak ten Groszek wpisał, że jakiś może magiczny przedmiot dajcie. Nie musi być o. potężny. Może być miły. 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 Tak. Na przykład nieprzemakający płaszcz. To tak. jest miła rzecz. Albo ciepłe wełniane skarpety. O, ciepłe wełniane skarpety dobra rzecz. Popytka nie ma tak. Tak. I chyba będzie. Kojowa mi raz zrobiła takie fajne, ciepłe skarpetki. Tak, fajne, dobre skarpetki. To były wspaniałe skarpetki. Potwierdzam. I chyba będziemy się. No, z musimy, przegnać. musimy, bo, bo czekają, czekają. Tak, Wygadzi trzeba stacze. prezenty reszty rozwieść. Tak. I z dziadkiem czasem pogadać, żeby tam tym mistrzom gry to do więcej dało. To dobrzy ludzie, chyba. Tak. Co zdecydowanie myślnikowali. Tak. Tak. Zatem. Do zobaczenia w przyszłym roku. I. trzymajcie się ciepło. Papa. Papa. Pa.